Siemaneczko, kontynuujemy przygodę. Troszeczkę czasu minęło, odkąd grałem. Nie było najlepszego odbioru, ale tak jak mówiłem, mam ochotę po prostu przejść tą gierkę, także lecimy z tematem. Co to się dzieje? Jakiś portal? Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. No dobra. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Nikt nie podskakuje z... Rozumiem, że muszę najpierw zabić tych. A dopiero później będę mógł się skupić na... głównym gościu. Okej. Okay. O ty kurwa, panieczku. Dobra, wypijmy sobie może jaskółkę. A co to jest? A ja nie chciałem, to ja chciałem w ogóle grom? No dobra, na razie nie potrzebujemy nic z tych rzeczy. Próbujmy zmienić styl walki na ten mocniejszy. Okej. Okay. O, wygląda to dużo lepiej. A czekaj, bo tu jeszcze mam te. Właśnie, art i inne rzeczy. No daj go! Ej! Ale zajebiście. Ogłuszyłem go artem i na hita go ściągnę. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. No i coś czuję, że ty zginiesz, kolega, naprawdę. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Robisz wrażenie takiego ciołka, że tak powiem, Leo. No dobra, co tu masz, koleczko? Złoto, browarek. O. Kuchnia, beczka. Sprawdźmy może kuchnię i beczkę. Może jest to coś pożytecznego? Zamknięte, okej. Okay. Czyli tutaj najprawdopodobniej. Lądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz. No tamtego pierwszego też trochę nie doceniłeś. Wbrew pozorom. Dobra, ale... czyli na dół, jak dobrze rozumiem. Okej. Okay. Wejdź w tryb medytacji, aby rozdać talenty. Ja dalej nie mogę uwierzyć w to, że ten ciołek ma lepsze wyposażenie ode mnie. Geralt gołodupyt. Ty już więcej gwinta nie gra, Geralt. Naprawdę. Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Wiesz co, jeżeli ja będę miał to odbić, to może to kiepsko wyglądać, bo nie bardzo wiem, jak się paruje ciosy w ogóle. Oho, no to chyba nasz przydupas właśnie kończy swoją karierę. No i tak jak myślałem. Tak mi się z oczu patrzyło, jak na gościa, który raczej kariery tutaj nie zrobi. Ty! Przypomniał mi się ten moment z Harry'ego Pottera, jak ten nóż Bellatrix rzuciła i zabiła z Gretka. A to wredna suka. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera.
Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Dajcie mu białej mewy, kurwa, tego na nogi postawi od razu. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze, Leo nie żyje. Gdzie ten bełt w ogóle? Bo go nie było widać w jego ciele. Jak to się stało? Takie małe niedopatrzenie. Próbował zaatakować magistra. Z ich strony. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. No dobra. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. Czyli tutaj pewnie będę musiał medytację zrobić, tak? Ikony medytacji podczas dialogu. Aha, podczas dialogu, czyli to jest 100. Okej. To jest 100 chyba. Odpocznę chwilę, się przygotuję. Na to wychodzi właśnie. Okej, i tutaj mogę te punkty rozdać, tak? Ja zupełnie nie mam pojęcia w ogóle, w co tutaj iść. Załóżmy, że chcemy być zręczni. Tego nie mogę. Aha, rozumiem, bo to się jakby... Czy pierw to zrobić, żeby się blokowały wyższe te? Okej. Okay. Atak, unik, odporność na oślepienie. Odbijanie strzałami nie interesuje, parowanie. Wszystkie ciosy patrzę wręcz. Wygląda rozsądnie. Okej, okay, czyli wszystkie talenty zrobiłem, tak? I teraz medytacja, dajmy sobie do świtu. Stryk. Dobra. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest... Zostawiliście Triss nieprzytomną z Eskelem? Podjąłem decyzję, Wilk. Naprawdę? Opuszczamy Kermor. Coś czuję, że tam przegwintowana jest delikatnie. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci... Tak. Z tego co pamiętam, jak umierał Wiedźmin, to się go zostawiało i go wilki zjadały. Sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Przynajmniej tak było, jak dobrze pamiętam, audiobooku i możliwe, że w serialu? Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. No, opiekuje się. Mhm. Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Sam, to co ty robiłeś cały ten czas? Jak ty mnie wszystkiego musisz uczyć, kurwa, od początku, powiedzmy. Ja rozumiem, że to jest pierwsza część, ale... Trochę mi się to nie trzyma kupy. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj jest jeszcze na wszelki wypadek. Nic. O, szafa. Jaskółka. Trzy potki. Bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy nie powinienem wybrać tego poziomu najtrudniejszego. Czekajcie, tutaj powinienem iść do góry, co prawda, ale przejdźmy się tutaj, bo tutaj jeszcze nie byłem. Z tego co się orientuję, także może tutaj coś ciekawego jest. A nie, byłem tutaj. Byłem, przepraszam. Byłem, bo brałem ten skill, jakby art. Barter. Ja miałem iść na pierwsze piętro, ale tutaj są chyba schody rozwalone, z tego co pamiętam. Czy tam nie ma sensu iść raczej? Idź, Geralt, nie rób. Nie pod górkę. Ej, co tu się... Aha, tam jest wyjście, dobra, nie zwróciłem uwagi. Część na mnie mapę zerkać. Jest i Lambert. Czy to, ta kuchnia była zamknięta wcześniej? Czy Lambert nam ją otworzy? Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss.
Potrzebujesz białej mewy. O! Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego też. Czyli tutaj nie tylko pędzą eliksiry, ekwum, ale też widzę kamyki. Małe Breaking Bad. W skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży. No ja wiem, że jej nie mają zostawić. Nie dziwić się. Ty z Wyrolu. Dobra, jestem ciekaw, co ktoś ma powiedzieć. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Lambert, ty chuju. Chodzi o Leo. A, no tak. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. No dobra. Bywaj. Przygotować eliksiry. Okej, okay, tylko nie mam składników zapewne i tak. Kuchnia jest otwarta, dzięki Lambercik. Tam nie szalej za bardzo z tą Triss. Albo zostaw przynajmniej coś dla kolegi. Palenisko, kurczak. Weźmiemy sobie. A nie wiem, czy to leczy HP w ogóle? Na razie mam full, także nie mam jak przetestować. Kurwa, szczury? O! Towarzystwo. No dobra, szybki wpierdol, odskoczycie i lecimy dalej. Czekaj, muszę zmienić tutaj ten na X. Dokładnie. A czekaj, mogę ci coś zrobić takie, kuku. No właśnie. Bardzo przydatny ten artyst, jak mam być szczery. Zobaczymy, jak reszta znaków jakoś się odblokują. Jeśli ma być szczery, to po tej godzinie grania około jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się w to gra. Ten dubbing zwłaszcza tutaj robi robotę. Uwielbiam głosy właśnie Wesemira, czy no Geralt też jest... O, tam widzę przeciwników. No dobra, panie. Gadać każdy może. Jeszcze raz mogę ardu użyć? Nie mogę. Chyba. Dobra, zmieńmy sobie na ten... O, właśnie. Dużo większe obrażenia zaczęło dostawać. Tam jest też wróg jakiś, ale tutaj się otworzyły drzwi i my sobie pójdziemy. Zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć w ogóle. Są beczki. Przynajmniej jedna. Smarowidło. To się na pewno przyda do alchemii. Z tego co pamiętam, w trójce było potrzebne jako baza do jakichś tam eliksirów właśnie. Czy raczej może nawet nie tyle co eliksirów, tylko tych ulepszeń. Ulepszeń broni typu 25% silny przeciwko demonom czy coś takiego. No nieważne. Okej, okay, wygląda jakby to było wszystko. Ten eliksir najprawdopodobniej jest do misji. I zapominam ich lutować znowu. Kolega troszeczkę biedny był. Tu są jakieś drzwi otwarte, zajrzymy. Bo mamy towarzystwo na plecach. Okej. Okay. No i pięknie. Tutaj jest to zabrane? Nic. Ale czy... my jesteśmy... Czekaj, bo tutaj te schody były pęknięte, nie mogliśmy przejść, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Dobra, szybko dobijaj. Elegancko. Geralt. Wszystkich bandytów. Informacje o sekwencji, za szybko, za wolno, okej. Okay. No idź do góry. A, to nas przeniosło od razu. Okej. Okay. I tutaj coś musimy znaleźć zapewne. Jest komoda. A to nie jest przypadkiem, Triss tutaj nie miała swojego pokoju? Wygląda, kojarzy mi się to z trójką w pierwszej misji, jakby troszeczkę, jakby to... Yennefer mam na myśli, nie? Jakby ona tutaj miała swój pokój. No mniejsza, może mi się wydawać.
Coś mi się tak skojarzyło po prostu. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, alkohol służy do odnawiania eliksirów przy medytacji. Nie wiem, czy tutaj też to działa. A czekaj, czy aby na pewno to było wszystko? No to wychodzi, okej. Okay. Nie ma tutaj już nic innego. Dobra, wchodzimy stąd. Tam nie możemy, idziemy tutaj, dobra. Szafka i szafeczka. O kurwa, to jest do otwierania rzeczy, ty. Kamień szlifierski, okej. Okay. O proszę. Ale nie wiem, czy jest sens w ogóle używać na tym mieczu. Może się za chwilę uda jakoś. To jest pewnie czasowe, ale na ten moment na tyle ci są łatwi ci przeciwnicy, że szkoda byłoby zużywać. No. Dobra. Szczątki, dawaj złoto. Czyli stąd przyszliśmy. Tak, idziemy w tą stronę. Okej. Jest komoda. Woda w butelce. No to żeście się szarpnęli, naprawdę. Krzesiwo, saletra. Dobra, nie wiem czy idę teraz w dobrym kierunku. Troszeczkę skupiłem orientację, ale patrząc, że tutaj są jakieś beczki lutowane, to wydaje mi się, że tak. Czy, albo, czy ja może tędy wszedłem tutaj? Czy ja się nie cofam? Dziwne. Cóż, na razie nie tracimy na tym, bo znaleźliśmy parę jakichś rzeczy. Może przydatnych nawet. Dajcie jakiś miecz lepszy, co? Księga. Bierzemy nieznany eliksir. No dobra. Eliksir dla Tris znalazłem Nero. No i świetnie, czyli nie zbłądziliśmy. Dobra, jeszcze tylko zobaczymy, co tutaj ciekawego mają. Okej. Okay. Tutaj miałem się chyba teraz. Jakieś księgi, ale nie wiem. Czy jest sens, ja mogę je czytać później? A, mogę, okej. Okay. Dodaję wpis do dziennika. Okej, okay, zamknę. Czy jednak jest sens to zbierać? No dobra. O! Ciekawe. Mogę to też podnieść? No dobra. Czyli nie mogłem go zabrać jakby tutaj. Brak mi cały ekwipunku. Czyli on ma tylko sloty jakby. Okej. Okay. Na to wychodzi, że można. Nie mogę go tutaj do plecaka włożyć, tylko musi być założona jakby. Siekiera. O proszę. Ej. Dozbroiliśmy się trochę. Warto było pobłądzić. Dobra. Wydaje mi się, że to już wszystko tutaj, także możemy wracać. Tylko pozwolę zerknąć w dziennik. Śmierć Leo, okej, to już jest nieważne. Składniki, wszystkie składniki. Czyli teraz porozmawiać z Lambertem. On był na dole, okej. Okay. A i nie tutaj. To powinno być gdzieś zejście na dół, tak? Walter, dokładnie. Jeszcze jakieś lutowanko minięte. Co to jest? Chleb. A daj.
Lepiej mieć, jak nie mieć. Dobra, Lambert, teraz powiedz mi, gdzie ty jesteś, co? Gdzie jesteś? Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. No dobra. Dawaj jeszcze, jak tu jesteśmy razem, jebniemy po kielichu może. Nie, Lambert? Witaj ponownie. Dobra, nie ma chyba. Bywaj. Nie ma sensu, okej. O! Jest gada, z tobą mogę pogadać? Masz coś sensownego do powiedzenia? Mam kilka, słucham. Wydaje mi się, że chyba... Nie ma sensu wam zabierać czas tymi pytaniami tutaj, bezsensownymi. Chcemy znaleźć Wesemira, ale niech mi ktoś teraz powie, w którym miejscu jest ten Wesemir. Czy on jest właśnie na dworze? Zamknięte, czyli on musi być gdzieś tu w środku. Okej. A! Jeżeli on został, to został tam na dole chyba, nie? Gdzie zginął właśnie Leo. Ułatwilibyście mi sprawę, jakby tutaj przyszedł. Dobra, Triss sobie leży. Mam na ciebie oko, Hultaju, jak coś. Wydaje mi się, że to w tym kierunku. Otóż to właśnie. Tylko nie karci. A, silnego podpora, czyli najprawdopodobniej trzeba będzie tą modliczkę zabić i z niego ten pazur jakby czy coś się dostanie. Tak podejrzewam. Lambert, nie Lambert, tylko Wesemir. No nie rób się ze mnie jej. Ja mam ewentualnie przewinę tą nieudolną próbę znalezienia Wesemira. Ale czekaj, może w tym dzienniku jest coś. Jaskółka, dobra, nie o tym jechać, bo są receptury. Nie chcę recepty, chcę zadania. Z Wesemirem. No dobra, no ale niech ktoś mi powie, gdzie ten dziad jest. Dobra, jeszcze spróbujemy w jednym miejscu. Tam u góry nie można przejść. W kuchni też by nie był. Z zewnątrz wyjść nie mogę. Tutaj chłopaki się dobierają do Triss. Bardzo dziwne. Czy chodzi na to, że on gdzieś jest u góry? Ja pierdzielę, tutaj się kręcił dziad. Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. No. Trzymałem je dla ciebie. To teraz mi je dajesz. A jak wcześniej musiałem rozprawić się z tymi bandytami, jakimiś modliszkami i innymi Batmanami, to ty, kurwa, żeś nie wspomniał o tym, że masz jakiś dobry sprzęt. Dobry jesteś, dziadyga. Czy jesteś mi tutaj jakieś opcje dialogowe jest mi potrzebne? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. Super. I jeszcze pazur bestii. Tak, razy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie
Truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Aha. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij. Czyli on już nie żyje. Okej. Okay. No dobra, ale jednak miałem rację, że to będzie ten. Ten właśnie oto potwór. Dobra, czyli my musimy teraz udać się w to miejsce. No i elegancko. Dobra, truchło jest tutaj. Ale powiem truchło potwora, okej. Oko przerazy i pazdro. Medytację i zrobić eliksir, tak? Medytację. A czy medytację mogę robić tylko podczas opcji dialogowych jakby, czy ja mogę po prostu sobie w każdym momencie kucnąć i wydaje mi się, że pewnie mogę kucnąć i zrobić tę medytację, ale na wszelki wypadek podejdę do Wesemira. O właśnie, chodź tutaj. Tak? No i o to chodzi. Dobra. Panel alchemii. Panel alchemii, czyli to i tu. Tej lekarstwo dla Triss. Mieszek. Piękny. Walter White. No, może Geralt White. Mogę stąd wyjść, tak? I medytację sobie zrobimy przy okazji do świtu. A chuj, to nam szkodzi. Dobra. Gdzie ty leżysz, Triss? Gdzieś tutaj byłeś wcześniej, tak? I oni się zabrali. Ej, no jak dobrze pamiętam, to ona tutaj leżała. Okej, okay, Wesemir. Tak? Chciałem o coś spytać. Pytaj. Dobra, nie interesuje mnie, to mi się nawet nie podpowie, gdzie jest można było znaleźć w rynsztokach. Triss, a może ona jest tam na samej górze teraz właśnie, gdzie był ten ładny pokój. Okej, soki, ale... Bywaj. Bywaj, byczku. Dziennik. Aha, czyli tak jak myślałem. No to chyba widzę, że tam nocuje sobie kto chce jakby. A nie, przepraszam, tutaj jest ten, ja muszę się udać przez kuchnię. Przez kuchnię i tutaj do góry. I to jest właśnie ten pokój, gdzie ja mówiłem, że... Boże, wleciało mi imię tej czarodziejki. Ale wszyscy wiemy, o którą chodzi, że to jest jej pokój, chyba że one tam mieszkają na zmianę. Też tak może być. Pokój. Nie ten, czyli to jest ten na końcu. Biblioteka, schody do pokoju Triss. Okej. Tu pod prawo. No i jesteś. Proszę cię bardzo. Mam nadzieję, że. Masz tu jeszcze kreskę białej mewy, na pewno cię to postawi na nogi. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. No. Czuje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Mm.
Wydaje mi się, że nie mamy czasu do stracenia. Co ty mi tu pierdolisz? Ruszajmy jak najszybciej. Masz rację. Daj mi chwilę. No, ruszaj dupsko, nalatałem się po jakieś składniki, kurwa, pazury i inne gówna, żeby cię uleczyć, a ty tu jeszcze bez spacerniaczki sobie robiła pokermorem. Wychodzimy stąd. No, tutaj mi się coś właśnie nie zgadza, ale jeżeli się mylę i ktoś w ogóle dotrwa do tej minuty i się orientuje, czy oni w ten sposób żegnali Wiedźminów, czy to nie było tak, że jeżeli on jest ze szkoły wilka, to zostawiało się go na właśnie pastwę, może nie tyle co na pastwę, tylko po prostu zostawiało się go zwłoki wilków. I teraz nie jestem pewny, czy to było w audiobooku, którego słuchałem, czy to było w serialu na Netflixie, który oglądałem. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Rzeczywiście. Ratowaliśmy córkę. Co tam ci się z bimbałami dzieje, Triss? Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Coś się zbugowały troszeczkę. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. No i dobra. Wydaje mi się, że na tym momencie skończymy jakby i widzimy się w kolejnej części.